18. rocznica odejścia Jana Pawła II. W nocy zamaskowany mężczyzna wtargnął na teren Archikatedry Łódzkiej i zdewastował pomnik papieża. Noc sylwestrowa w Starogardzie. Kolejny pomnik zostaje oblany farbą. Podobna sytuacja ma miejsce w Gdańsku, a przy warszawskim muzeum grupa aktywistek wykorzystuje pomnik do politycznej prowokacji. Choć pierwsze przejawy znieważania wizerunku papieża miały miejsce już wcześniej, czego przykładem może być kontrowersyjna rzeźba Jana Pawła przygniecionego przez meteoryt, to w ostatnich latach ataki na wizerunek papieża Polaka stają się coraz częstsze i śmielsze, a internet zalewa fala memów i przeróbek drwiących z Karola Wojtyły. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak się dzieje? Co jest powodem nasilającego się trendu wyśmiewania i znieważania autorytetu Jana Pawła II? I kto tak naprawdę czerpie z tego korzyści? Aby odpowiedzieć na to pytanie, cofnijmy się na chwilę do roku 1978. To wtedy Karol Wojtyła zostaje papieżem. Miliony Polaków do dziś pamięta ten moment, choć wtedy ta informacja była niemałym zaskoczeniem. Habemus Papam! Sancte Romane Ecclesiae Kardinalem Wojtyła. Podbiegam do niego, do ołtarza, mówię: Karol Wojtyła, kardynał, został papieżem. Oniemiał. Mówi: co powiadasz? Z okna sąsiad krzyknął do mnie, że Wojtyła został papieżem. No i Sławek zaczął krzyczeć w ogóle. Jak się ten dym ukazał, jak habemus papam. To było coś, to było tak nieprawdopodobne przeżycie. Nieprawdopodobne. Informacja o nowym papieżu nie spodobała się jednak wszystkim. Wybór ten zaskoczył nie tylko obywateli, ale również komunistyczne władze PRL, którym sytuacja ta była bardzo nie na rękę. No dla nich, dla władz naszych, to była katastrofa. To była katastrofa. Coż oni mogli wobec całego świata, prawda? Oni myśleli tylko, że taka rzecz to musi być uzgodniona z Komitetem Centralnym, prawda? No nie była. Całą noc wtedy Komitet Centralny się gromadził, zgromadzili się, obradowali, bo światło było wszędzie zaświecone, obstawione milicją, były narady. Mimo niechęci ze strony komunistycznej władzy, już po kilku miesiącach Jan Paweł II przylatuje z pielgrzymką do Polski. Gdy tylko wyszedł z samolotu, uklęknął i ucałował polską ziemię. To zdarzenie stało się symbolem rozpoczynających się zmian, choć wtedy nikt jeszcze nie wiedział, jaka naprawdę będzie przyszłość naszego narodu. Jan Paweł II wyraża radość i wzruszenie, że jest znów na polskiej ziemi. Wołam wraz z wami wszystkimi, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wizyta papieża w Polsce miała ogromny wpływ na społeczeństwo, nie tylko pod względem religijnym, ale również społeczno-politycznym. Człowiek ten przyciągał do siebie tłumy. W swoich przemówieniach podkreślał znaczenie polskiej tożsamości i historii. Jego słowa wzmacniały poczucie dumy narodowej, co było istotne w kontekście dominacji obcej władzy. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Jego nauki o godności człowieka i pragnieniu wolności stały się motorem napędowym dla społeczeństwa, które zaczęło odważnie sprzeciwiać się represyjnym działaniom reżimu. Działania Jana Pawła stają się iskrą, która roznieca płomień Solidarności. Obserwujemy narodzenie ruchu społecznego, który zjednoczył Polaków w walce o swoje prawa. 31 sierpnia 1980 roku o godzinie 16:45 w Stoczni Gdańskiej wicepremier Mieczysław Jagielski i przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa podpisali porozumienia dotyczące realizacji wszystkich 21 postulatów. Przedstawiciele komunistycznych władz już wtedy wiedzieli, że papież stanowi dla nich ogromne zagrożenie. Mimo tego ich możliwości były mocno ograniczone, ponieważ działania Jana Pawła zwróciły na Polskę oczy całego świata, który od teraz bacznie obserwował poczynania buntujących się obywateli. Niestety, 13 maja dochodzi do ataku na życie papieża. 23-letni Ali Akcza wystrzelił dwie kule w jego stronę z bliskiej odległości. Papież trafił do szpitala i cudem przeżył dzięki operacji ratującej jego życie.
To wydarzenie nie przeszkodziło jednak w dalszych działaniach głowy kościoła przeciwko opresyjnym rządom z rosyjskimi wpływami. Już latem 83 papież ponownie odwiedza Polskę. Tym razem przeprowadza wiele rozmów z władzami, próbując wymusić na nich egzekwowanie kolejnych postulatów mających poprawić losy Polaków. Po raz kolejny gromadzi przy sobie miliony rodaków, wstawiając się za nich oraz wygłaszając apele wzbudzające w ludziach nadzieję na odzyskanie wolności. Jest dana człowiekowi od Boga, jako miara jego godności. Coraz więcej obywateli chce prawdziwych zmian. Papież spotyka się z Polakami również w roku 1987, a już niespełna dwa lata później rozmowy przy okrągłym stole skutkują m.in. ustanowieniem wolnych wyborów w Polsce. Doszliśmy do demokratycznych wyborów. Cieszę się bardzo. Chciałby pan, żeby się coś zmieniło? Ma się rozumieć, żeby tak jak to powiadali, było równość, wolność i niepodległość. Żeby każdy był wolny i równy. To koniec komunizmu dla Polaków, którzy swoimi działaniami zmotywowali również inne państwa do podjęcia podobnych kroków. Jan Paweł II wraca do Polski jeszcze wielokrotnie, sprawując opiekę nad nowonarodzonym państwem i dbając o jego prawidłowy rozwój. Wydaje również autorską encyklikę Centesimus Annus, w której jasno krytykuje wszelkie naruszenia praw człowieka i jego wolności. Podkreśla w niej także znaczenie praw pracowników, apeluje w sprawie godnych płac, bezpieczeństwa pracy czy roli wolnego rynku, nawiązując do najważniejszych wartości Kościoła. Nieść światło Chrystusa w życie społeczne. Nasz naród wreszcie wychodzi na prostą. Pojawiają się kolejne perspektywy i możliwości. Polacy udowodnili, że razem mają ogromną moc sprawczą. Polska znów się rozwija. Lecz 2 kwietnia o 21.37 2005 roku dzieje się coś, co łamie serca milionów obywateli. Papież Jan Paweł II na zawsze odchodzi z tego świata. Chyba żadne słowo, żadne zdanie nie odda naszego bólu, naszego smutku, naszej żałoby i naszej rozpaczy. Mieliśmy szczęście, proszę Państwa, żyć razem z Nim. Cały świat pogrążył się w żałobie. Podczas ostatniego pożegnania z papieżem tłum krzyczał Santo Subito, czyli święty natychmiast. A już miesiąc później sam Benedykt XVI poparł natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacji. Co w takim razie zapoczątkowało dziś już na szeroką skalę rozwinięte zjawisko naśmiewania się z postaci tak ważnej dla naszego narodu? Zdajemy sobie sprawę, iż poruszając ten temat narażamy się na poważne konsekwencje. Dzisiejsza poprawność polityczna i stojące za nią grupy wpływów aktywnie blokują wszelkie działania stające w obronie dobrego imienia Jana Pawła. Mimo tego nie damy się zagłuszyć, ponieważ wiemy, że to ostatni moment na sprzeciwienie się fałszowaniu historii naszego bohatera. Potem niestety może być już za późno, a odpowiedzialne za to osoby raz na zawsze osiągną swój cel, który z pewnością będzie tragiczny w skutkach dla nas Polaków. Właśnie dlatego stworzyliśmy ten film. Nie damy się zastraszyć, ale do rzeczy. Pierwsze, czemu się przyjrzymy, to zastanawiająca sytuacja podczas procesu beatyfikacji naszego papieża. Mianowicie uformowanie się grupy 12 wpływowych zachodnich teologów. Grupa ta od samego początku przyjęła za cel dyskredytację papieża Polaka. Konsekwencją tych działań było m.in. sporządzenie oficjalnego pisma, którego adresatem był Watykan. List ten miał zatrzymać proces beatyfikacji, a jego treść stawała w silnej opozycji do stanowiska Benedykta XVI. Na szczęście mimo usilnych prób zmiany zdania na temat Jana Pawła, wtedy jeszcze nie udało im się osiągnąć swojego celu, a beatyfikacja została zakończona pomyślnie. Papież Benedykt XVI ogłosił błogosławionym swojego poprzednika na stolicy Piotrowej Jana Pawła II. Zachodniemu światu nie w smak były idee papieża, które wielokrotnie stawały w opozycji do tych uważanych za postępowe. Zdawano sobie jednak sprawę, że wypowiedzenie jawnego ataku przeciwko autorytetowi papieża Polaka nie wchodzi w grę, gdyż człowiek ten był dla wielu bohaterem i drogowskazem życiowym. Zmieniono zatem taktykę na powolną propagandę medialną, mającą na celu stopniowe wypaczenie jego wizerunku. Głównym adresatem tej propagandy miało być nowe pokolenie, nie będące bezpośrednim świadkiem dokonań Jana
Jana Pawła II. Media zmieniły narrację. Zaczęto przedstawiać go jako postać coraz bardziej błahą. Wypaczano jego słowa, manipulując konkretnymi wyrywkami przemówień i utrudniając dostęp do pełni przekazu. Po kilku latach fałszowania historii przez media stał się w oczach wielu jedynie potulnym staruszkiem, mówiącym same oczywistości. Nowemu pokoleniu zaczął kojarzyć się najbardziej z kremówkami czy słynnym... Jeszcze jak? Od tego momentu obserwujemy kolejną fazę procesu dezinformacji. Grupy wpływów doskonale przemyślały swoje działania. W sieci zaczęło pojawiać się coraz więcej tzw. memów. Obrazków, które wykorzystując wizerunek papieża, miały za zadanie rozśmieszać jak największą ilość osób. Taki sposób dotarcia był wręcz perfekcyjny, ponieważ napędzał się samoistnie. Nieświadoma młodzież, bardzo często nie wiedząc, kim tak naprawdę był Jan Paweł II, szybko zaczęła kojarzyć go tylko na podstawie śmiesznych obrazków z internetu i chętnie podłapywała modę na śmianie się z papieża. Wkrótce internet był wręcz zalany z pozoru niewinnymi memami o papieżu Polaku. Młodzież w owczym pędzie zaczęła ścigać się w tworzeniu coraz bardziej skrajnych treści z wizerunkiem Jana Pawła, nieświadoma, w czym tak naprawdę bierze udział. Dzięki takim działaniom udało się wręcz podręcznikowo wprowadzić w życie tak zwane okno Overtona, znany mechanizm służący do manipulacji tłumem. Polega on na tym, że w sytuacji, gdy dana grupa wpływów zdaje sobie sprawę, iż ich działania będą w tym czasie społecznie nieakceptowalne, to w dyskurs społeczny wprowadzany jest ogrom skrajnie radykalnych treści na dany temat. Dzięki temu okno się przesuwa, a społeczeństwo w obliczu nowych skrajności zaczyna tolerować zjawiska, które wcześniej były nie do pomyślenia. Zadacie pewnie pytanie, do czego w tym przypadku posłużył ów mechanizm? Żeby zrozumieć cały proces, przyjrzyjmy się temu, co nastąpiło chwilę później. Oliver Frisch, kontrowersyjny reżyser, wystawia w warszawskim teatrze sztukę, która przekracza kolejne granice skandalu. Coś wcześniej nieakceptowalnego staje się faktem na naszych oczach. Spektakl pod tytułem Klątwa przedstawia m.in. sceny seksu oralnego z udziałem Jana Pawła II. Skandaliczne przedstawienie pod pretekstem krytyki drwi z uczuć katolików w sposób dotąd niespotykany. W jednej ze scen aktor podciera się flagą Watykanu. W innym fragmencie krzyż stojący na scenie ścinany jest piłą mechaniczną, a na szyję papieża Polaka zostaje założony sznur. Reakcją publiki na przedstawienie była owacja na stojąco, a prowadzący program telewizyjny Kultura do kwadratu stwierdził, iż sztuka ta była bardzo potrzebna. Tutaj cytat. By pokazać nasz duszny światopoglądowo zaścianek. Mimo naszego głośnego sprzeciwu oraz interwencji, prokuratura po wielu latach umorzyła postępowanie w tej sprawie. Co ciekawe, według doniesień nie dostarczono do sądu dowodów, iż sztuka obraża uczucia religijne katolików. Warto zaznaczyć, że reżyser spektaklu w przeszłości dostał zakaz wystawiania spektakli w Chorwacji z powodu brutalnego znęcania się nad zwierzętami podczas swoich przedstawień. Zapamiętajmy ten fakt, gdyż będzie on istotny w dalszej części materiału. To są bardzo źli ludzie, którzy rozpoczynają takie akcje. Ja nie mówię o tych, którzy tu się gromadzą, bo to są ofiary. Ci to są ofiary. Ale ci, co rozpoczynają takie akcje, co łożą na to ogromne pieniądze, to są bardzo niebezpieczni ludzie. Umorzona została również głośna sprawa z wypisaniem sprejem haseł takich jak oszust czy żyd na muralu pamięci Jana Pawła. W tym przypadku również, mimo śledztwa, jawne ataki na polskiego bohatera okazały się ostatecznie bezkarne, a sprawcy nie ponieśli żadnych konsekwencji. Osoby zamieszane w proces niszczenia wizerunku papieża Polaka już wtedy wiedziały, że otrzymały zielone światło. O wydarzeniach takich jak te można by mówić godzinami, chociażby oblanie twarzy papieża czerwoną farbą, czy liczne dewastacje pomników. Zgadnijcie, czy tym razem sprawcy ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny. Ataki padały także bezpośrednio ze strony polityków. Jeden z nich w telewizji na żywo przyznał, że cieszyłby się, gdyby, cytuję, plac Jana Pawła zamienić na plac jego ofiar. No ale właśnie, czy były w ogóle jakieś ofiary? Pewnie większość z was doskonale zna odpowiedź na to pytanie, ale z szacunku do reszty poświęcimy temu zagadnieniu fragment materiału. Jedyną podstawą używaną przez propagatorów tej teorii jest powoływanie się na słynny watykański raport w tej sprawie. Co ciekawe, już w tym samym czasie, gdy ujrzał on światło dzienne, sieć została zalana artykułami i wypowiedziami rzekomych ekspertów, próbujących formułować tezę, iż wynika z niego, że Jan Paweł miał związek z Od teraz zamiast tego słowa będziemy używać określenia poligrafia. W przeciwnym razie materiał zostałby automatycznie zablokowany przez system. Mamy nadzieję, że wybaczycie nam ten szczegół. Wracając. Autorzy wcześniej wspomnianych artykułów i wypowiedzi nie zdążyli przeczytać jeszcze raportu, ale z nieznanego powodu mieli już wyrobione zdanie na jego temat.
Szkoda, bo gdyby przeczytali jego treść, to wiedzieliby, iż nie ma tam ani jednego fragmentu poświęconego rzekomemu udziałowi papieża w poligrafii, czy też tego, w co próbowano uderzać w późniejszym okresie, czyli ukrywaniu poligrafii w kościele. Co z tego, gdy wbrew wszystkim oficjalnym dowodom, manipulatorzy nie są rozliczani za swoje słowa, a propaganda niesie się dalej. Jedynym sposobem przeciwstawienia się takim ludziom jest zrozumienie, dlaczego tym razem wybrano akurat ten zarzut, czyli rzekomą poligrafię. Otóż wynika to z prostego faktu, iż osobom odpowiedzialnym za ten proces zależy na normalizacji szeregu idei związanych m.in. z prawem do aborcji. Tutaj znów zamieńmy słowo, tym razem na anihilacja. Chcąc wdrożyć w życie idee proanihilacyjne, bardzo nie na rękę są wprost sprzeczne im idee papieża, które odnalazły poparcie wśród milionów z nas. Papież był jawnym obrońcą życia. Chroń życie, chroń zdrowie, szanuj godność ludzką każdego człowieka. Poparcie dla takich poglądów było dla nich sporym problemem, więc zastosowano metodę inwersji. W tym przypadku próba powiązania go z poligrafią, która miałaby wskazywać na hipokryzję idei Wojtyły. To doskonale wymierzony atak, działający mimo braku jego podstawności, którą prawie nikt się już nie przejmuje. Na szczęście powiem ci, jak z tym walczyć. Twoja świadomość sprawia, iż przestajesz być narażony na tego typu zjawiska. Po prostu na ciebie nie działają. Dlatego tak ważne jest, by zwiększać tę świadomość wśród społeczeństwa. To, że doczekałeś do tego momentu, to już dla nas ogromny sukces, ponieważ kolejna osoba ma szansę poznawać prawdę o naszym bohaterze. Jeśli możesz, wyślij ten film bliskiej tobie osobie. Razem jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu ludzi, co realnie ma szansę zatrzymać proces bezczelnego posługiwania się wizerunkiem papieża Polaka w celach czysto politycznych i, co istotniejsze, nieetycznych. Jan Paweł II zyskał miano obrońcy godności człowieka. Pojęcie godności było dla papieża ważniejsze niż prawa człowieka. Głosił, że wartość człowieka nie wynika z tego, co ma, chociażby posiadł nawet cały świat, ale z tego, kim jest. Osobista godność stanowi podstawę równości wszystkich ludzi i jest niezniszczalną własnością każdej ludzkiej istoty. Ten film powstał dzięki wspierającym ten kanał. Dziękujemy. Wasza pomoc naprawdę wiele znaczy. Mimo nieustających przeszkód jesteście z nami i sprawiacie, że nasza społeczność jest coraz liczniejsza, a na kanale mogą pojawiać się kolejne, jeszcze lepsze materiały. Razem możemy więcej. Miłego dnia.